Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, pani dyrektor, współtwórcy i przyjaciele naszej szkoły. Nadszedł dzień zakończenia roku szkolnego, ale niestety nie możemy się spotkać. Wobec tego chciałabym pożegnać się w taki sam sposób, w jaki przez ostatnie tygodnie się widywaliśmy, czyli za pośrednictwem internetu. Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i podziękowań. Moja lista osób, którym chciałabym podziękować za ten rok, jest dość długa, dlatego najlepiej zacząć od razu. W pierwszej kolejności zwracam się ze słowem dziękuję do moich uczniów. To z wami spotykałam się najczęściej, to z wami miałam największy kontakt i to wy potrafiliście dać mi największą motywację, sprawić, że chciało mi się bardziej, pragnęłam robić jeszcze więcej i że byłam z was i z naszej wspólnej pracy bardzo dumna. Każda z grup, którą miałam przyjemność uczyć, wnosiła do mojej pracy coś niepowtarzalnego. W każdej grupie znalazły się też osoby wyróżniające się. Kochane maluszki z grupy Super Smurfiki, przygotowanie do zajęć z wami było dla mnie źródłem największego stresu, ale same zajęcia dawały mnóstwo radości, a wasze uśmiechnięte buzie i przytulanie sprawiały, że robiło mi się ciepło na sercu. Trudno mi kogokolwiek wyróżnić z tej grupy, bo wszyscy pracowaliście pięknie. Natomiast bardzo chciałabym podziękować Mateuszowi, który już po moim wyjeździe ze Szczerca wziął udział w obchodach różnych okazji w ramach nauczania zdalnego. Świętował Wielkanoc, składając życzenia, nagrał filmik z okazji zakończenia roku szkolnego i razem z dziewczynkami Marysią, Emilką, Elą, Justynką, którym też jestem bardzo wdzięczna, obchodził Dzień Mamy. Smurfy to nieco starsza grupa, która również odznaczała się ogromnym zaangażowaniem w pracy na zajęciach. Mówiąc o tej grupie, nie sposób nie wspomnieć o Bożence Bazyliw, która jako jedyna wzięła udział w absolutnie każdej lekcji języka polskiego przeprowadzonej już w formie elektronicznej za pomocą internetu. Wytrwale i cierpliwie poznawała nowe literki, pisała, czytała, rozwiązywała zadania na kartach pracy, ale też brała udział w dodatkowych aktywnościach. Bożenko, ogromnie ci gratuluję i bardzo dziękuję za cały twój trud i wysiłek. Kochane krasnoludki stanowiły grupę bardzo grzeczną i spokojną i w tej grupie chciałabym ogromnie wyróżnić trzy najbardziej zaangażowane w naukę języka polskiego dziewczynki. To jest Karolinkę Balicką, Annę Lizę Bazyliw i Irenkę Peprych, które odznaczają się naprawdę ogromną pracowitością i chęcią do działania. Nie sposób też nie wspomnieć o chłopcach Władysławie Janickim i Tarasie Zubryckim, którzy nie zważając na trudności również do końca roku szkolnego wytrwali i systematycznie pracowali z materiałami, które wysyłam. Gratuluję wam, kochani, bardzo dziękuję za ogrom trudu i wasz wysiłek. Zerówkę tworzą osoby, które w tym roku szkolnym rozpoczynały swoją przygodę z językiem polskim. Na naszych lekcjach bardzo często było mnóstwo śmiechu, stąd bardzo miło i bardzo ciepło, z ogromną frajdą te lekcje wspominam i te lekcje prowadziłam. A osobami, które zasługują na wyróżnienie, nie poddały się mimo trudnych warunków i do końca zgłębiały wiedzę na temat języka polskiego, są Zosia Kreczkowska i Mateusz Kostecki. Bardzo wam gratuluję, kochani. Smoki to najbardziej energiczna i aktywna na polu działań pozalekcyjnych grupa, w której zdecydowanie już od pierwszych zajęć aż po ostatnie swoim zaangażowaniem wyróżniły się wspaniałe dziewczyny Zosia Deda, Wiktoria Peprych, Natalka Pomircza, o których jeszcze słów kilka dziś powiem. To zdjęcie przedstawia członków najstarszej, a zarazem najmniej licznej grupy. Na szczególne docenienie zasługują Ola Deda i Witalik Janicki, cudowni młodzi ludzie, którzy wytrwale wspinali się po szczeblach wiedzy i mimo trudnych warunków wzięli udział w każdej lekcji języka polskiego prowadzonej zdalnie.
Bardzo miło mi się z Wami pracowało, dziękuję za ten rok i podziwiam Waszą wytrwałość. Nie ukrywam, że szczególnie bliskie memu sercu jest koło teatralne. Bardzo się cieszę, że znalazły się osoby, które chciały stać się członkami tego koła i dzielnie przez cały rok w tym kole pracowały. Jestem ogromnie dumna z ich dokonań. Na pierwszym spotkaniu koła teatralnego pojawiły się te cztery dziewczęta. Zosia Deda, Nastia Szkirko, Natalka Pomircza i Wika Peprych to osoby bardzo pracowite, niezwykle zaangażowane w swoje działania, a przy tym bezinteresowne i skromne. Dziewczyny, to od Was się wszystko zaczęło. To do Was dołączały kolejne osoby, by ostatecznie stworzyć całkiem sporą grupę aktorów amatorów. Moi drodzy, było mi niezwykle przyjemnie pracować z Wami, obserwować jak się rozwijacie, jak wytrwale dążycie do celu, jak pokonujecie własne słabości, własną nieśmiałość i z występu na występ czujecie się na scenie coraz pewniej i odnosicie coraz większe sukcesy. Ogromne, prosto z serca płynące gratulacje, duma i wdzięczność z mojej strony. Za każdym uczniem stoją najbliżsi rodzice. Rodzice, którzy otaczają opieką, motywują do działania, pomagają, wspierają. Zdaję sobie sprawę, że chociaż widujemy się bardzo rzadko, to Państwo są największym sojusznikiem w mojej pracy i to od Państwa w dużej mierze zależy jej powodzenie. Dlatego bardzo dziękuję zarówno za wsparcie w różne inicjatywy w życiu szkoły, jak i za Państwa obecność. Kiedy zaczynałam pracę w Szczercu, to mówiłam, że marzy mi się, żeby nasza polska szkoła była nie tylko miejscem nauczania języka, ale takim miejscem, w którym spotyka się polonijne środowisko, razem świętuje związane z polską kulturą i obyczajowością święta i okazje. I bardzo mi było miło i bardzo mi było radośnie, kiedy widziałam, że z uroczystości na uroczystość jest Państwa na widowni coraz więcej, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również za ten ostatni trudny czas, czas nauki internetowej zdalnej, bo zdaję sobie sprawę, że to głównie dzięki Państwu udawało się tę naukę w ogóle uskutecznić. Bardzo często w nagraniach, które dostawałam od uczniów czy w ich pracy słyszałam i Państwa. I jestem pewna, że no bez Państwa wsparcia, bez Państwa pomocy, bez Państwa motywacji dla swoich dzieci nie wyszłoby to tak, jak wyszło. Z całego serca dziękuję. Ogromnie i z całego serca chciałabym podziękować pani dyrektor Marcie Horbań za to, że przyjęła mnie z otwartymi ramionami, że akceptowała moje pomysły i pomagała w ich realizacji, że wspierała, kiedy było trudno i zarażała taką pozytywną energią, ale najbardziej jestem wdzięczna Tobie i całej Twojej rodzinie za wsparcie w tym życiu pozaszkolnym, za to, że wiedziałam, że mogę na Was liczyć, że pomagaliście mi w organizacji tego życia, ale też na co dzień. Za załatwienie spraw urzędowych, czy znalezienie mieszkania, za to, że mogłam zadzwonić w każdej sytuacji, nieważne czy chodziło o zamontowanie pralki, czy wizytę u lekarza, czy trzymanie za rękę w trakcie badania. No nie mam słów, które mogłyby wyrazić tą wdzięczność ogromną, którą mam, ale jest ona tutaj w serduchu i ma się dobrze. Chciałabym też podziękować panu Markowi Horwaniowi, oprócz rzeczy, które przed chwilą wymieniłam, jeszcze również i za dokumentowanie wszelkich uroczystości i dokonań naszych dzieciaków. No, gdyby nie ty, nie miałabym żadnego zdjęcia z jakiegokolwiek święta, także bardzo, bardzo dziękuję. I jestem też niesamowicie wdzięczna księdzu Aleksandrowi Biszko za propagowanie mojej działalności, za to, że ogłaszał ksiądz na ambonie informacje o wszelkich aktywnościach, które były planowane w naszej polskiej szkole, że zapraszał ksiądz do tych aktywności wiernych i że wysyłał też ksiądz do mnie dzieciaki, żeby wspólnie ze mną popracowały. Serdeczny Bóg zapłać. Drodzy uczniowie naszej szkoły, w tak nietradycyjny sposób kończymy ten rok szkolny. Chociaż w pomieszczeniu jest trochę cicho i smutno, ale cieszę się.
Cieszę się, że ten rok szkolny był pełen ciekawych wydarzeń. Wzbogaciliśmy znajomość języka polskiego, geografii i historii Polski. Braliśmy udział w wielu konkursach językowych i literackich, edukacyjnych grach terenowych i wycieczkach. Dzięki inicjatywie naszej nauczycielki, pani Eweliny Kasprzyk, przy szkole działa teatrzyk szkolny. Dziadyś, Witezianka czy pan Tadeusz to tylko część sztuk, które w tym roku cieszyli naszych widzów. Pamiętaliśmy też o świętach religijnych, narodowych i tradycjach polskich. Koncert z okazji Dnia Niepodległości, Andrzejki i Jasełka wpisali się w kronikę wydarzeń naszej szkoły. Dzisiaj, podsumowując ten rok, chciałabym powiedzieć dziękuję Wam, drodzy uczniowie, za staranną naukę, naszej nauczycielce pani Ewelinie, za pracę i wielkie zaangażowanie oraz rodzicom za dopilnowanie, aby efekt nauczania był jeszcze lepszy. Naszemu księdzu proboszczowi za zaangażowanie i modlitwę oraz licznym fundacjom, stowarzyszeniom, instytucjom, dzięki ich wsparciu mogliśmy realizować wiele ciekawych inicjatyw. A teraz, nasi uczniowie, dla Was zabrzmi ostatni dzwonek. I do zobaczenia po wakacjach. Chciałabym życzyć wszystkim wspaniałych, cudownych, pełnych odpoczynku i przede wszystkim zdrowych wakacji. I z ogromną nadzieją mówię do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym.